Witam serdecznie, nazywam się Michał Miłowski. Jesteśmy na pralni dywanu w Luboniu, na ulicy Karłowicza 2 pod Poznaniem. I w dzisiejszym filmie chciałbym Wam zaprezentować tą oto wirówkę do dywanów Tornado 3300 New Line. Także zapraszam na film. Wirówka do dywanów, którą dzisiaj zaprezentuję, nie służy do prania dywanów, a jedynie do odwirowywania dywanów. Daje nam to możliwość prania dywanów na wskroś w kąpieli wodnej, czyli wielokrotnie przemaczać dywan, usuwać z niego brud, a na końcu umieszczamy mokry dywan w wirówce, włączamy ją i po prostu siła odśrodkowa wewnątrz wirnika rozkłada dywan na ściankach i odwirowywuje ten dywan, pozbywając się do 90% wody i resztek zabrudzeń, co daje nam możliwość szybkiego wysuszenia tego dywanu po całym procesie prania. Do obsługi wirówki służy nam panel sterujący, który tutaj mamy. I pokrótce objaśnię, co mamy na panelu sterującym i jak obsługujemy urządzenie. Pierwszym elementem jest włącznik główny. Aby uruchomić urządzenie, należy go przekręcić. W tym momencie pojawiła nam się kontrolka zasilanie, to znaczy, że mamy zasilanie na maszynie, na panelu sterującym. A żółta kontrolka z napisem gotowa oznacza, że drzwiczki są zamknięte i możemy przystąpić do pracy. Kolejnym przyciskiem jest przycisk stop, który służy do wyłączenia urządzenia w trakcie pracy. Mamy przycisk praca. Po wduszeniu tego przycisku rozpoczyna się praca urządzenia i jest to rozruch urządzenia. Po puszczeniu tego przycisku następuje pełna moc, załączenie się trzech faz i urządzenie rozpoczyna pracę na pełnej mocy i odwirowywanie dywanu. Poprzez tutaj ten przycisk, który tutaj widzimy, możemy sobie ustawić czas wirowania, po którym urządzenie się po prostu wyłączy. Dodatkowo mamy jeszcze włącznik awaryjny, który używamy, jakby nam się coś tutaj wydarzyło nie tak z maszyną i żeby w bezpieczny sposób urządzenie wyłączyć. Poza kilkoma elementami, takimi jak przednia osłona łożysk, felgi kół, czy tylna osłona i silnik, cała wirówka jest ocynkowana ogniowo, co daje nam gwarancję wieloletniej pracy urządzenia bez korozji. Otwieramy poprzez odkręcenie śruby i swobodne otwarcie drzwiczek. W tym momencie mamy dostęp do wnętrza wirówki i do wirnika. Wirnik jest wykonany z jednolitej rury bezszwowej ze stali pasoodpornej. Dodatkowo wzmocniony jest pierścieniem wzmacniającym. Przygotowany dywan wkładamy zgodnie z wycięciem tutaj w tej przedniej płycie. Tak, to się wszystko zgadza. Dywan umieszczamy wewnątrz wirówki na taką odległość, żebyśmy go później mogli swobodnie sobie sięgnąć. I to jest wszystko. Mamy wszystko gotowe do tego, żeby odwirować dywan. Następnie zamykamy pokrywę, drzwiczka. Dokręcamy sobie tutaj tą śrubę do samego końca, tak żeby te dwie płaszczyzny nam się ze sobą zetknęły i możemy przystąpić do uruchomienia urządzenia. Włącznik główny, drzwiczka są zamknięte, zasilanie, gotowość do pracy urządzenia i przystępujemy do uruchomienia maszyny. Teraz jest jeszcze moment, w którym możemy sobie ustawić czas. Ustawimy sobie na 3 minuty, w zupełności 3 minuty wystarczą nam, żeby taki dywan odwirować i po tych 3 minutach, zanim maszyna się zatrzyma, będziemy już widzieli, że woda nie leci z odpływów. Przyciskam przycisk praca i trzymam go tak, żeby rozkręcił się silnik swobodnie, po czym puszczę ten przycisk i uruchomi się pełna moc, 3 fazy i urządzenie będzie pracowało przez 3 minuty na pełnej mocy. Cały czas trzymam przycisk praca
Już w tym momencie mogę puścić. Widzimy, że zapaliła się zielona kontrolka i urządzenie, proszę tutaj podejdźmy, widzimy jak wylatuje woda z maszyny. W tej chwili słyszymy, urządzenie się wyłączyło, co pokazuje nam kontrolka pracy. Po całkowitym zatrzymaniu się urządzenia, gdy widzimy, że silnik nie obraca się i maszyna stoi, możemy przystąpić do otwarcia urządzenia. Najpierw Wam pokażę, w jaki sposób dywan rozłożył się w wirniku. Proszę sobie spojrzeć do środka. On się ładnie nam cały rozkleił na tych ściankach i siła odśrodkowa spowodowała, że cała woda, która była w dywanie, wyleciała tymi otworami w dół do tych trzech odpływów. Dobrze. Teraz zamkniemy jeszcze raz. I to, co powinniśmy zrobić najpierw, czyli użyć biegu wstecznego. I po prostu przytrzymując przez kilka sekund, powodujemy zwijanie się tego dywanu, co ewidentnie słychać. Teraz możemy na nowo otworzyć. Proszę, Michał, pokaż, jak jest dywan zwinięty w środku. I teraz swobodnie możemy go sobie po prostu wyjąć. Dobra, pójdziemy i powiesimy go. Tak wygląda efekt końcowy prania dywanu. Zaraz jeszcze go rozłożymy na kratach i zrobimy sobie zdjęcia i pokażemy Wam, jak to wyszło. Tutaj nawet przy tym akrylowym nie ma prawa, aby nawet kropla wody spadła, spłynęła z tego dywanu.